No dobra, chłopaki, sesji dzisiaj nie będzie. Dobra, nie miałem czasu, więc będę improwizował. Dzisiaj to krótko, bo jutro wcześniej wstaję. Kto przypomni, co było ostatnio? Co tak na mnie patrzysz? No sorry, ale nie umiesz go wyrywać. Serio myślicie, że wam się uda? Ale wiesz, że to jest bez sensu. Rzuć. Zawiedzę. Wiesz co, jeszcze raz mnie patrzyłem. To walką świecznikiem. No nie możesz walczyć świecznikiem, bo nie mam do niego statystyk. Mogę rzucić? Możesz, ale i tak ci nie wyjdzie. Może i tak jest, ale nie możesz tak zrobić. Widzicie błyszczące coś. No to pokaż mi to w podręczniku. A nie mogę unikać? Zmieniłem trochę mechanikę. A skarby? Jakie skarby? No nie masz racji. Mistrz gry ma zawsze rację. Ale ja przecież śpię w zbroi. Nie powiedziałeś, nie zrobiłeś. Ale czemu nie? Bo nie. To ja rzucę. Nie, ja rzucę ciebie. Nie udało ci się. Rzucam. Ile masz? 28. O, jaka szkoda, potrzebowałeś 29. To nie moja wina, że macie beznadziejne postacie. Trzeci bandyta? Jak to, nie było trzeciego bandyty? Nie opisywałem go? No to jest. Atakuję. A mówiłeś wcześniej, że wyciągnąłeś broń? Ale co? Takie wiesz, no ten, wiesz o co mi chodzi. Ale z was jełopy. No Nikos, tracisz K4 kończyny. Sorry chłopaki, ale ten smog nie pilnował żadnego skarbu. Udało mi się rozbroić pułapkę. Okej, okay, rozumiem, ale ona i tak działa. Nie rozumiem, jak wy to robicie, że macie tak mało magicznych przedmiotów. Zginęliśmy? Nie, pomyliłem się, żyjecie. A nie, zaraz. Ty od początku chciałeś nas zabić. Nieprawda, padłem na to dopiero pod koniec. Dobra, powiem wam. Od trzech sesji podróżujecie według fałszywej mapy. Zginąłeś. Giniesz. Zabili cię. Umarłeś. Nie żyjesz. Umierasz. No to tylko tyle na dzisiaj przygotowałem. A punkty doświadczenia? Nie uważam, żeby wam się należały. Gdybyście byli choć w połowie tak dobrymi graczami jak ja, mistrzem gry, na pewno kończylibyście tę przygodę.